Siemano widzę, witam was, kolejny odcinek z gry Pań, kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie życie zostawić like na dobry początek, wpaść na Twitcha, a przede wszystkim nawet jeżeli nie oglądacie serii, to i tak zostawcie ją w tle, to pomaga twórcy dużo bardziej niżeli zostawienie lajka, także jeżeli chcecie sobie tutaj wspomóc, to możecie zostawić ten odcinek w tle, po prostu wyciszony na najmniejszej jakości, żeby wam neta nie zużywało, jest, a i tak pomoże to mega. Kontynuujemy sobie naszą historię, słuchajcie, naszym zadaniem, nasze zadanie nazywa się The Council i musimy tutaj zeksplorować tą jaskinię, którą mamy przed nami. Co tu znajdziemy ciekawego, nie mam zielonego pojęcia, ale powinniśmy się zbliżać powoli do końca, jeżeli chodzi o fabułę. A tu co mam zrobić, ej? Ty, bo trochę utknąłem w sumie, co ja mam tu zrobić? Tu? Po prostu? Bez sensu. Ale spróbujmy. Generalnie powoli zbliżamy się do końca giereczki, takie mam wrażenie. Ukończyliśmy ten... dowiedzieliśmy się mniej więcej, o co chodziło w tamtym planie i jakie gatunki... w planie, w tym wielkim wydarzeniu i jakie gatunki brały udział i jaka była rola poszczególnych gatunków w tym wydarzeniu wielkim, które miało miejsce, tylko nie wiemy jeszcze, co robiła tutaj ludzkość, jakie było zadanie ludzkości w tym wszystkim, ale pewnie coś czuję, że się właśnie dowiemy. Wygląda na to, że tutaj był pokój do planowania. This could be what the Tambas are after. To może być to, czego pożądają Tambasi? Tak mi się wydaje, że to oznacza. Często w ogóle zauważam, że oglądam swoje odcinki, a tam nagle mówię, ty, przecież to, jak ja to przetłumaczyłem, jak to nie tak piszę przecież. Ale w momencie, kiedy na szybko starasz się przetłumaczyć to, żeby nie zajmowało to jakoś strasznie dużo czasu, to ja tak kurde niestety nie potrafię. Ale myślę, że nawet dla osoby, która nie zna języka angielskiego za bardzo, byłem w stanie jakoś nakreślić tą fabułę. Ale i tak umówmy się, większość ludzi zna angielski, tylko powiedzmy może nie znać większości słów, ale jest w stanie sobie samemu poskładać to wszystko w jedno zdanie. A ja jestem tu jeszcze na dodatek, żeby tutaj pomóc i jeżeli czegoś nie wiedzą, to mogę też nakreślić o co chodzi w tym zdaniu albo o co chodzi w tym wyrazie. Każdy się tutaj zbierał, każdy się tutaj zbroił. Te bronie... wyglądają na to, że zostały zrobione przez ludzi. Może spróbuję je odtworzyć. Dziwne. Wygląda na to, że każdy w tej radzie studiował ich, te bronie ludzkie. I teraz dostaliśmy jakieś nowe schemaciki. Poka. O, kurde. Zajebiste rzeczy dostaliśmy. Jeszcze jakieś tego. Jakiś super, jak to się nazywa? Super strzały dostaliśmy, które będą uderzać w słabe miejsce i będą zadawać oczywiście dużo damage'a i będą jeszcze odpychać naszych oponentów. No i tutaj dostaliśmy hełm jakiś. Wygląda na to, że ten hełm jest ludzki i cztery serduszka nam będzie chronić, a my aktualnie mamy w sumie nawet dobry hełm, który... trzy serduszka nam chroni. Kurwa, telefon, ale to nawet nie mój. Dobra, bo od 10 sekund już dzwonią. O, piękna sprawa. Dobra, i tu możemy wejść w interakcję. To może być ludzki baner? To mniej więcej nasze kolory. Może to ludzie z The Mural. Which Aman lead all the species to the triumph. Czyli tych, co widzieliśmy chyba w tym, w tej pierwszej jaskini, ci ludzie, którzy poprowadzili ludzkość do triumfu, tak mi się wydaje. Dobra, generalnie musimy tu badać tą jaskinię, o co tu chodzi. Jeszcze tutaj coś mam, możemy zapalić. The Sigil. It represents one of the fraction, but which one? To reprezentuje jakąś frakcję, ale którą, nie? Co to znaczy The Sigil? It must have been growing strong and fast. Look like all the species was stuck on the small territory on the island. Wygląda na to, że maintenance, że zagrożenie rosło coraz bardziej, coraz mocniejsze i silniejsze i wygląda na to, że wszystkie nasze gatunki utknęły na małym terytorium razem.
Czyli to możliwe, że to małe terytorium to jest ta nasza wyspa tak naprawdę, że to jest to małe terytorium, a wcześniej gdzieś tutaj jest wielki kontynent albo coś takiego, no nie? Istnieje taka szansa, dobra. I mamy co teraz? Report? Aha, i teraz już możemy wyjść z tej jaskini. Już co mieliśmy tutaj popatrzeć, to popatrzyliśmy. Możemy stąd wydupcać. Chętnie jeszcze tutaj popodnoszę jakieś rzeczy, jeżeli będą oczywiście. Widzę, że są. Pewnie to będą strzały. A tu ulepszone strzały. Sharp arrowy. Jak najbardziej. To są kok strzały. Na pewno gdzieś tam wykorzystamy. Staw klocy, a tutaj jest jakieś... Co to jest w sumie? Ty, co to jest? Perła? Wygląda na perłę, tylko ja nie mam miejsca, weku. Musiałbym pozbierać orby. Nie chce mi się łazić i zbierać tych orbów teraz. Wydaje mi się, że to może by wyrzucić. Big Light. Nie wiem po co mi to. Wiem, że to jest dość rzadkie i dość cenne. Ale generalnie 3 slotki tylko zajmuje. Znaczy, stakuje się tylko po 3. I zajmuje jednego pełnego slota. To już wolę mieć jakiś taki podstawowy składnik. Fajnie by było pozbierać tutaj, tak jak mówiłem. Jak to się nazywa? Te wszystkie orby nasze. Wtedy byśmy mieli fajnego połca. Ale nie wiem, czy kurczę zdążymy to przed końcem rozgrywki tak naprawdę. No i Dupson. O, oczywiście, że się 6 razy zbaguje. Gdzie jestem? Tu jestem, na samym początku. Ty! Poczekaj, poczekaj. Dobrze idę? Dobrze idę. A tędy mogłem iść, czekaj. Tu. Co tu się wydarza? Tędy możemy wrócić. Jesteśmy exhausted. Niedobrze, zjedzmy sobie coś. Żebyśmy mogli tutaj szybko w miarę biegać. Pyk. Dobra, i tędy. Nie, tędy to my kurde przyszliśmy, ty. A ja w ogóle nie mogę spaść na ziemię? A, dobra, ja myślałem, że tam woda jest. Że ja mogę sobie na dół spaść, że luźno, nie? A to chyba niekoniecznie. Ale tutaj możemy spaść w sumie. Pyk, coś takiego. Coś takiego, nie na skróty pójdziemy. Do wyjścia, tak mi się wydaje. Zauważyłem też, że niestety mikrofon mam często daleko oddalony, ale to z kolei jest dobrze, bo dźwięk nie ma przesterów, a zawsze się o to martwiłem. Natomiast trzeba mieć wtedy gierkę mega cicho, żeby to nie zagłuszała gierka, bo zauważyłem, że w dużej ilości odcinków niestety kurczę gra u mnie jest za głośno, także... Pracuję nad tym, pracuję nad kupnem nowego procesora, żeby za ten procesor... żeby ten procesor mi wyciszał automatycznie grę, kiedy mówię i tak dalej, bo to jakby ta opcja, funkcja w OBS-ie zabiera bardzo dużą ilość procesora. Mój aktualny procesor nie jest w stanie wytrzymać, mimo tego, że jest to dobry procesor za 1500, no to będzie trzeba niestety poświęcić się dla cechu nagrywania i tutaj zainwestować w coś lepszego. No teraz to już... To już jak już coś kupić, to porządnego za 2,5 kafla albo coś takiego, ale no to będzie trzeba chwilę poczekać, bo na początku to ja w ogóle chciałem zdać prawko, bo kurde tylu lat zawsze mówię, że normalnie będzie zdawane prawko i zawsze przydupcam siano na coś innego, nie? Więc będzie inwestycja jednak w prawkę robiona, żeby być niezależnym młodym człowiekiem. No i pokszman, gorzka kawa, już dzisiaj przesadziłem, że zadałem taką ilość Oreo dzisiaj. No ale w końcu można, jak już schudniesz, to możesz, nie? Piękny moment w ogóle, kiedy schudniesz i jesz sobie, kurde, 2 czy 3 paczki Oreo. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj. Ja nawet chyba z 5 paczek Oreo w 3 dni zjadłem. Wiecie co? Nie czuję się winny. Bo kurczę, schudłem 33 kilo. Jest to, naprawdę wam powiem, piękna sprawa. Kiedy możesz sobie pozwolić na zjedzenie czegoś... no tak niezdrowego i mieć zero jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy robić dobrze. Nie mówisz, pewnie zasłużyłem, piękna sprawa. Dobra, porozmawiajmy tutaj z ziomkami. Ukończyliśmy ukończyliśmy research, tak jak prosiliście. Dobrze, i co znalazłeś? Ten sigil reprezentował faction that all other species... Sigil reprezentował... dobra, musiałem aż sobie sprawdzić, co to znaczy ten sigil. Generalnie sigil to znaczy ta pieczęć, ten znak, ten herb. Reprezentował frakcję, z którą wszystkie gatunki walczyły przeciwko tej frakcji. I nawet znalazłem ludzi, że byli częścią tego przymierza.
Must be the hero that I saw earlier who joined in. To musiał być bohater, którego widziałem wcześniej, który dołączył. No tak właściwie... Conflict spawned a lot of new armor and ideas for our species. Ten wielki pojedynek, ten wielki konflikt narodził w głowie dużo, dużo pomysłów i dużo nowych innowacji. Ej, ale właściwie to znalazłeś lokalizację tego zgromadzenia, które tam było? Tak, właściwie to one się nie znajdują tak daleko. Będziemy musieli chociaż to raz zobaczyć, ale przełom. Nikt nas tam nie doprowadzi. Nikt nas tam nie doprowadził. I powinienem iść do krypty. Shoutout, finding back home and tell them about the humans as soon as I can. Powinniśmy shoutout, finding back home. Powinniśmy wrócić do domu i pokazać im, że no to, że tutaj jest życie, nie? I powiedzieć o ludziach i całą tą historię powiedzieć naszemu plemieniu. Niecierpliwy jak zawsze. Klucz jest do góry. Q. Zanim wylecisz stąd, roznosiłeś dużo plotek po całej wyspie, prawda? To było potrzebne do tego, żebym wykonał research. Ej, but do you know? Ale wiesz o tym, że wszystkie gatunki wyglądają na to, że stały się silniejsze przez to? Wygląda na to, że ulepszają swoje wioski szybciej niż ktokolwiek, niż kiedykolwiek. Bazując na tym, co im pokazałeś. To jest niesamowite, jeżeli chodzi o tradowanie, o handel, którym oni się tutaj zajmują. Ale bądź ostrożny. On a lot of toes. Stąpasz po cienkim lodzie, ale tu generalnie jest napisane, że stąpasz po dużo, dużo ludziom naciskasz na odcisk, o coś takiego. Twoje research generalnie sprawiły mocne piętno, odcisnęły na wyspie Albamare. Czyli teraz wszystkie wioski mogą osiągnąć swój najwyższy stopień technologii. Dobra, i będą mieli super itemy, dużo lepsze itemy niż mają, jeżeli ulepszą się na następny poziom. No ale też będą mieli dużo lepszy armor. I generalnie my chcemy Vault Key tutaj zebrać, czyli klucz do krypty. I mam nadzieję, że cokolwiek znajdę blisko krypty, pokażę innym, że można tutaj żyć. Idźmy. I chyba my jako ludzie po raz kolejny się osiedlimy razem z innymi gatunkami. No i pokaż mi, gdzie... Should we tell him? Czy powinniśmy mu powiedzieć? O ludziach? A, sam się domyśli. Z pewnością. Nowy quest. Nie, zbugowało się znowu. Witamy, witamy. Use the key to open one of the other two vaults. Czyli generalnie mamy tutaj dwie krypty i mogę zdecydować, do której chciałbym się udać. Wygląda na to, że... Czekaj, bo tu przed nami jest generalnie znacznik jakiś. Ja bym chciał go ściągnąć. Tu jest, widzę go. I przed nami jest misja jedna. Gdzieś mniej więcej, kurde, nie mogę przez tą kamerę tak ustawić tego ładnie. Gdzieś tutaj. Okej, okay, a druga potencjalna volta, czyli potencjalna krypta znajduje się aż tutaj. Czyli możemy się albo udać do jednego miejsca, albo do miejsca drugiego. Ja bym się udał, szczerze mówiąc, chyba tutaj, więc zaznaczmy sobie to. I użyłbym transfer kita z tego względu, że mi się nie chce resetować gierki, bo ona się strasznie długo wczytuje. Wkurza mnie to, a tak się... no i minus... Puść! Ale... mnie kumple już? Kurde, myślałem, że my kumple, ty. A mnie koniecznie, nie no, z taką kamerą to nie mogę zadupcać, nie? Stop, to musi być szybki reset zrobiony. Dobra, podbiegłem trochę na miejsce, bo uznałem, że nie ma co w sumie zadupcać tę całą drogę dla widza. Tutaj po drodze się nic nie działo, ale mamy nowy hełmik, patrzcie. O, ludzie silni być, prosta piła, nie? Ale kurde, beznadziejny hełm, ty. Chociaż trochę taki wikingowy, tak wyglądamy jak wikingowie. Znaczy, w potocznym umyśle ludzi, bo wikingowie nie mieli rogów, co jest chyba już ogólnie powszechną, znaną ciekawostką, ale mogę rzucić, że generalnie te
te takie hełmy, które widzimy często na filmach z tymi rogami, to nie mieli ich wikingowie. No przecież było to niepraktyczne, bo jakby walczyli, ktoś by im za ten róg chwycił, to mógł im wyrzucić hełm w 5 sekund, więc to nie miało sensu. No i dobra, no i co? Pakujemy się, musimy otworzyć kolejną woltę, zobaczymy, co się w tej wolcie znajduje. Na pewno znajduje się klucz, ale czy znajdziemy coś jeszcze? No zapewne tak, tylko pytanie co właściwie? Miejmy nadzieję, że to co tam znajdziemy to będzie odpowiedź na wszystkie moje pytania. Alba Mare Vault. Dune Observatory. O, fajna muzyczka, mega ładna muzyczka, kurde, postarali się. Dune Observatory, czyli Obserwatorium Wydm, coś takiego można to przetłumaczyć na jakiś taki język. Mamy tu soft glass i co to jest właściwie? Ty, co to jest? A, to jest takie do tego, do włożenia, dobra, myślałem, że to jakiś nowy przedmiot dostaliśmy, ale wygląda na to, że to po prostu nam posłuży do tego, żeby tutaj wejść do środka, luz. Pewnie jakieś zagadki będą, co? Joho, bez zagadek nie pójdzie. Na razie zeszła mgła. Jesteśmy chyba dzięki temu w stanie lepiej widzieć, co się znajduje na ścianach. No właśnie. Będziemy mogli sobie postrzelać do czegoś. Gdzie to wyszło? Nie pamiętam. Tutaj, dobra, mamy to. Myślę, że to po prostu zestrzelimy i tutaj wbiegniemy. Raczej większej filozofii tutaj nie ma. Myślę, że przed nami dużo cięższe zagadki stoją. Ale może akurat wyjątek dla Gaugana zrobili, czyli w sensie dla mnie, dla widza, dla gracza. A to co to? Dry clay. To możemy pozbierać, bo to w miarę przydatny jest ten dry clay. I w ogóle jakby w tym odcinku było coś już mega źle z dźwiękiem, na przykład byłby za cicho albo za głośno, to teraz już się staram to mniej więcej regulować. Ale staram się tak ustawić ten mikrofon, żeby on nie miał przesterów, bo kiedy mówię tak blisko, to nie mogę krzyczeć, bo kiedy podniosę głos, to od razu są przestery, no nie? Więc staram się mieć oddalony mikrofon kosztem jakości dźwięku i mojego głosu. Natomiast wydaje mi się, że i kosztem tego, że raz na jakiś czas może przerywać i pewnie, że zbiera więcej dużo takich tego, co słyszycie teraz, nie? Takiego klikania w klawiaturę. Ale generalnie wydaje mi się, że ogólnie to wychodzi lepiej. Generalnie ogólnie wydaje mi się, że warto jest mieć tak mikrofon jak teraz, tylko trzeba go jakoś dobrze ułożyć. Inwestycja w mikrofon również zostanie poczyniona. Kroki do inwestycji, natomiast jeszcze nie teraz, nie chciałbym wydawać teraz mega dużo siana na to, żeby wydać 500 zł na mikrofon, szczerze mówiąc. Ej, to ja nie wiem, czy to... Dobra, nie. Na szczęście nie. Szczerze mówiąc, myślałem, że to są takie obracające się piła. I one mnie zaraz miecie. O kurde, ty, ja się tam muszę dostać, ja nie przeskoczę. Chyba, że wypiłbym potkę na jumpa, ale coś czuję, że tutaj zagadkę trzeba rozwiązać. Pytanie brzmi tylko, o co chodzi w tej zagadce, bo ja nie mam zielonego pojęcia. To jest jakieś do... No nie wiem, a nie przeskoczę tu normalnie? Pewnie nie, dobra, walę potkę. Co się będę nad tym jakoś dłużej zastanawiał. Mamy tą potkę, to czemu by tego nie użyć? A to co to jest? Dobra, wypijmy tą potkę. Kliknij poteczkę, będziemy wysoko skakać dzięki temu. I powinniśmy sobie dać radę. Nie wiem, czy da się tu w sumie dostać bez potki. Dobra, w każdym razie mieliśmy tą potkę, także teraz będzie gituwa. Ona chwilę trwa, także chciałbym ją jeszcze wykorzystać do innych zagadek, jeżeli takie, czy tam do innych wyzwań, które staną przed nami potencjalnie. Coś odblokowałem, tylko nie mam zielonego pojęcia co. Tu się coś rusza jeszcze. O kurde, stop. Ja coś odblokowałem w końcu? Ty, co ja robiłem? To jakaś useless zagadka była, fest mi się wydaje, nie? Tu musimy w to strzelić. To już na 100%. I musimy się jakoś dostać na górę. Pytanie brzmi... Jak? A tutaj chyba. Stop! Stop! Dobrze, że były te wysokie skoki. Ty, to po co ja rozwiązywałem tą poprzednią zagadkę? Czekaj, zanim w to strzelimy, to na to wejdziemy. Nie, to nie wiem, co to tamta za zagadka była. Jakaś poboczna chyba. To co wykonywałem i skakałem po tamto co się wkłada do dziurki.
takie, nie wiem, klucze możemy to nazwać. A tutaj już chyba musimy to wykonać. Okej, okay, pyk. Kurde, nie, no jeszcze raz. Nienawidzę zręcznościowych gier. Znaczy, zręcznościowe gry są spoko. Nie, nie są spoko, nie, ja już mam traumę po Jump Kingu, widzowie. Jak graliśmy w Jump Kinga 72 godziny. Znaczy 18, 20, 20 kilka godzin zeszło mi na przejście podstawki, ale żeby przejść dodatek, 72 godziny jeszcze nie dodatku nie przeszedłem, ostatecznie się poddałem, pewnie do tego wrócimy, aczkolwiek nigdy więcej nie gramy w żadne kurczę tego, żadne zręcznościówki, nie ma takiej możliwości. Plany były na Cupheada, na Jump Kinga, nigdy w życiu już to nie gram. Tylko nie Jump King. No i co się stało właściwie, ty? Nie rozumiem za bardzo, co tu się dzieje. Tędy przyszliśmy. Pytanie, gdzie ja chcę się dostać? Wydaje mi się, kurde, że tutaj, nie? Na górę jakoś. Tu mam jakieś też rysunki. Tutaj... Tutaj nie było nic ciekawego. To jest maksymalna góra. Nie ma nic tu. Te drzwi są zamknięte. Nie możemy w nic tutaj strzelić. Wybaczcie, jeżeli dzisiaj język by mi się plątał, ale tak jak w poprzednich odcinkach, tak i niestety dzisiaj również jestem chory i mam gorączkę, także jeżeli coś bym mieszał słowa albo one by się mieszały razem, to sorry. Ja często przed nagraniami też robię rozgrzewkę, ale nie zawsze wychodzi tak, jak ma wyjść. Potem i tak gadam i słowa mi się mieszają. Dobra, no muszę to odblokować, tamte schody. A, ja wiem, musimy zejść na sam dół, tak? Tam, gdzie były tego. Tam, gdzie wcześniej przestawialiśmy jakąś dźwignię. I wydaje mi się... A tutaj? Możemy wejść w interakcję. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy podnieśliśmy jedno wejście, to drugie nam się zamknęło. I teraz trzeba odwrotnie zrobić? Nie, bez sensu. Kurde, no dlaczego te najprostsze zagadki zawsze sprawiają mi najwięcej trudności? Kod Morsa jakiś mi dajcie, no. Przecież to by było dla mnie 3 razy łatwiejsze kod Morsa rozwiązać niż takie coś. Przysięgam wam, naprawdę. Nie wiem, chociaż kod Morsa generalnie jest dość łatwy, ale pewnie bym się zorientował, o co chodzi. Jak jest zagadka zwykła ze skakania, to jestem w szoku, nie? A tu jak coś zrobię, to co to w ogóle zmieniło, że ja tu to włożyłem? A to się zatrzymało. I odciekrynce, nie? Czy to bez sensu? No byłem tu przed chwilą. Przecież to nic nie daje, ta winda tu. Znowu jesteśmy w dokładnie tym samym miejscu, w którym byliśmy 1000 razy, no. Które nic de facto nie daje. Tutaj też nic nie daje, to niby odblokowaliśmy. No i co, że to odblokowałem? To mogę zniszczyć? No też nie mogę. I odcie kryńca, jak zwykle największy dureń w zagadki, nie? Ze mnie. Aż mi wstyd, widzowie, normalnie mi wstyd, nie? Co my robi? No nie pierdziel. Tymi schodami jeszcze nie szedłem, stop. Czy szedłem może? Nie, wydaje mi się, że... Kurde... Nie, zbugowała mi się postać. Niezły gagatek, jeszcze raz. Nie, wydaje mi się, że to i tak jest... Doprowadzi nas do tego samego miejsca. Nie no, 20 minut będę w jakiejś wieży. Teraz mnie, chłopie, coś rozdupcy od środka, nie? Pakuj tam dupę i szybko to trzeba wykonywać. Idziemy, idziemy, a jak nie, to zatrzymuję odcinek. Tędy. Tędy? Nie, tu są schody na górę jakieś, ja miałem schody na dół. Dobra, jeszcze 5 razy zgubiłem, już byłem w super miejscu, już nie wiem, gdzie byłem. Chyba do... Tędy? O, tędy to było. Dobra, tu chyba jeszcze nie byłem. Nie no, byłem, kurde, tędy przyszedłem. Dobra, nie wiem, co mam zrobić dalej. Dobra, po prostu chyba drugi raz musiałem w to strzelić, tutaj w to, co jedzie, i wtedy mi się tutaj te drzwi otwarły. Sam to rozkwidziłem, naprawdę, widzowie, ja jestem exhausted, trochę czasu minęło. To prawda, zajęło mi to jednak trochę czasu, aczkolwiek naprawdę sam wykwidziłem, pochrzman giga dla mnie. A tam coś do zebrania? A ty, a my już tu nie byliśmy w sumie? Nie, nie, nie! Przecież my tu byliśmy i nie mogłem tego otworzyć. Debil! Nie, już tu byłem.
Przecież tu nic nie było do roboty. O! A! Co się niby wydarza? Przecież nic się nie wydarza! Ale któryś z tych kombinacji jestem w stanie otworzyć te drzwi? Strzelanie w to gulwo. Teraz? Może? Możemy iść zobaczyć. Na pewno. O, tam było. Tu byśmy stąd widzieli. Otwarte, 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 otwarte. Mamy to. Otwarte drzwi. Tylko kurde, zamknięte tutaj. To co ja mam niby wykminić? Ty. Poczekaj. A jakby dwa razy w to? Zobaczymy zaraz. Na pewno te się otwarły. Ale czy otwarły się tamte? To jest moje pytanie. Skaczmy sobie tutaj, bo tutaj będzie lepiej w sumie widać. Nie będę musiał wchodzić na... No nie! To ja... Przecież to jest... To... Ja wiem jak! Nie, nie wiem. Nie mam średniego pojęcia w sumie. Nie, nie wiem. O kurde. Oczywiście, że zbugowane wszystko. Skocz. Wydaje mi się, że istnieje szansa na to, że w momencie, kiedy wyciągnę taką dźwignię stamtąd, to wtedy dwoje drzwi będą mogły się otworzyć naraz. Chociaż to jest bez sensu. Ale możemy spróbować, na co mamy do stracenia. Bierę to, wydupcam stąd, wyrzucam to na ziemię w ogóle. Pyk. Może teraz. Nie wiem, czy ja nie zatrzymałem jakiegoś mechanizmu istotnego. No ale zaraz się przekonamy pewnie. Tu powinna jeździć ta winda, nie? No zatrzymałem właśnie w tym rzecz. To może te kołki tutaj sprawiają, że ja mogę otworzyć te drzwi. I odciekierince. A może ta? No nie wiem. Popróbujmy w sumie. Czekajcie. Czekaj, zrobię coś takiego. Nie, nic się nie zmienia, nie? Nie słyszę, żeby drzwi się zamykały ani... albo... coś takiego. Oj! Słyszę! Zamykają się albo otwierają. A, bo tu jest wyświetlony symbol, mi się wydaje. I to trzeba ułożyć w taki sposób jakiś. Ale wydaje mi się, że to mamy teraz, szczerze mówiąc. Że symbol został ułożony dobrze. Spróbujmy. Zatem, co mamy do stracenia. Bo coś jak to przełożyłem, to się tam otwarło. Więc mam wrażenie, że... w miarę gitę zrobiliśmy. Skok! Kurde, żebym na sam dół nie spadł tak przypadkiem jeszcze raz. Nie no, 20 minut będziemy w jakiejś wieży pieprzonej. Ale to tak ona jest skonstruowana, że trzeba wchodzić i próbować. To nie moja wina, ID też tak mieli, naprawdę widzowie. To nie ja jestem głupi. Przysięgam. To gra. Dobra, pyk, pyk. I teraz jak sobie wyskoczymy tutaj, pokaż najpierw, czy tam się co kurde cokolwiek wydarzyło. No nie. Wydaje mi się, że tak czy siak musimy wziąć teraz to. Take. Robić coś takiego. Cyk. Teraz zacznie, no właśnie, teraz zacznie to coś do strzelania jeździć. I teraz wydaje mi się, że my w to strzelamy i otwieramy sobie dwoje drzwi naraz. Jeżeli nie, to jestem, to nie wiem co kurde. Na pewno jedne się otwarły, pytanie czy drugie się... Oj, możliwe, że dwa... Nie, nie, zamknięte, co? Ja pierchruper, debil! No ja jestem dzbanem, no dzbanem jestem. Teraz sobie uświadomiłem, jakim ja jestem dzbanuchem, nie? Ja kombinuję, że może światła tego, chłopie. Dlaczego nie zrobić tego w najprostszy sposób świata? Dlaczego ja nie rozkminiam tak prostych rzeczy? Ja myślę ułożenie tego, owego, a to wystarczy, chłopie, tak zrobić, pa. Dlaczego ja takich prostych, dlaczego ja nie myślę tak prosto? Jest rozwiązanie, to ja, chłopie, muszę narysować plan, wytworzyć plan, stworzyć plan i dopiero wykonać plan. A tu wystarczyło, kurde, wejść, popatrzeć się koło siebie i strzelić, nie? Nie no, tragedia, ale w ogóle jesteśmy wysoko, ładnie tutaj. Znaczy ładnie, no może. Generalnie może całkiem ładne jest. To powalone, ile tam jest wody, nie? Że w ogóle tego, to, że w ogóle nie widać końców często, a to wygląda jak Illuminati, szczerze mówiąc. No coś takiego. To cała nasza wyspa. To jest cała nasza wyspa? Pokaż mapę. A, tak jest, no. Ty, to duża ta wyspa w sumie, tak szczerze mówiąc. Całkiem jest spora. No i tutaj mamy kolejna zagadeczka. Poka. Trzeba to powbijać pewnie tutaj. O, no i wszystko. Najcięższa zagadka świata to nie jest. Ja myślę, ja mam jakoś inaczej rozwinięty mózg, nie? Specjalny mam mózg.
Okej, okay. Ło kurde. Kolejne z tych historycznych rysowań. Te wielkie ptakowe gatunek, coś tam z, i ludzie też tu byli razem? Z tymi ptakami? Widać, że pracowali nad gwiazdami i gatunkami jednocześnie, w sensie gatunkami i gwiazdy, bo szukali jakichś połączeń, no nie, gatunkowo-gwiazdowych. A to wygląda jak obraz, który już widziałem. Wygląda jak jakiś rodzaj mapa, gdzieś niedaleko wyspy. Jest jakaś wyspa. Chyba będziemy musieli... The human... The, you find the scouting lens. Press R to use the NV extra information. Uuu, dostaliśmy jakiś tego. Teraz możemy... O kurde, możemy patrzeć na coś. Przez te super nowe te... Jak to się nazywa? Nie pamiętam. Ale takie lornetka, coś takiego. Ale nie jestem w stanie przybliżać na razie. A to? Alt. O kurde. A nie, dobra, to są te lensy. Ale to my nie będziemy... Nie wiem, o co do końca chodzi. A to? Poczekaj, bo tu możemy na to użyć te lensy. No nie, nie działa to. Find your way at the top of the... To jest below. Okej, czyli musimy wejść na górę samą aktualnie, ale ja bym chciał podnieść to jajko, tylko niestety nie jestem w stanie. Dobra, zniszczmy to. Zniszczmy... O kurde. Okej, zniszczmy też to. Pozbierajmy, co tutaj jest. Rozbery, raczej rozbery nas turbo nie interesuje. Tutaj jakiś tor przeszkód, a nie, na dole coś jest chyba. Nie, tam byliśmy, nie, stamtąd przyszliśmy. No dobra, to czas udać się chyba na górę jakoś. You've gotten... dotarłeś tak daleko, by znaleźć narzędzie do obserwowania. Teraz możesz pokazać, ile jesteś wart i użyć go. Using it to see your way, by użyć go, by zobaczyć drogę na samą, na sam szczyt wieży. To tam będziesz mógł otworzyć drzwi na dole i zostawić je otwarte dla do przyszłej przygody, albo dla przyszłych ludzi przygody, czy tam dla przyszłych ludzi generalnie, nie zdążyłem przetłumaczyć tego, okej. Okay. Czyli musimy znaleźć tutaj jakąś drogę. Zgaduję, że no musimy się dostać na samą górę. Uuu, i co mi to daje w sumie? Zielonego kurde pojęcia nie mam, co mi to daje? Ta, widzimy różne rzeczy, które nie powinniśmy widzieć. Aczkolwiek no aktualnie dupa. Aktualnie dupa, nic mi to nie daje, bo ja się muszę dostać jakoś na górę. Jak to jest możliwe? Ty, są tu jakieś drzwi albo coś? Są drzwi. Za ścianą. Bez sensu, ale są też schody, do których jestem w stanie się chyba dostać. Albo i nie. Goddammit, a jak tak zrobię? Mi się one nie otworzą? Nie, otworzą się inne drzwi. To nie chcę. To włóżmy to i użyjmy tego, cyk. Zagadka, kolejna pieprzona zagadka, no nie! Tylko nie to, tutaj mamy jakieś tego, tu mamy jakieś tego. Tu mamy coś ciekawego, w ogóle auto aiming jest, namierzanie automatyczne, ciekawe. O kurde, a czekaj, co to było? The socket of cigarette into the mechanism. Okej, okay, mamy tutaj opis tego, czym to jest, a tutaj? Jest jakaś piąteczka zaznaczona, ale co to daje do końca? Bladego pojęcia nie mam. Tu coś jest pokazane? Nie, no wy sobie żartujecie, nie? Żeby takie 1, 2, 3, 4, ale... Ta, nie o co chodzi, nie? Nie wiem, zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że jak... A, wydaje mi się, że jak gwiazdy i by była noc, to byśmy zobaczyli tu jakieś układy gwiazd? Bladego pojęcia nie mam, o co chodzi. Na razie pokójmy się na górę, no bo na dół raczej nie chcemy schodzić. Czy to mamy misję find a way to the top, czyli musimy się jakoś dostać na górę. Tu coś jest. Na pewno coś tu jest, to prawda. Pytanie brzmi, jak to kurde uruchomić, jak to odblokować. Potrzebujemy na pewno jakichś wskazówek. Najlepiej by było 4 wskazówki. To mi średnio pomaga w robieniu czegokolwiek. To co tutaj widzę, to jest takie, nie wiem do czego to mi się ma przydać.
Także raczej Dupson. Niestety. Tu mam ścianę, no to nie przejdę. Kurde, że jak ja jestem chory, to muszę grać akurat w takie gry. Przecież ja nie myślę dzisiaj. Nie, żebym generalnie jakoś nadużywał myślenia. Ale dzisiaj to już wyjątkowo. Dobra, no. Mamy tu coś. Ej, rozumiem. Tutaj mamy zaznaczone 1, 2, 3, 4, 5. I wydaje mi się, że 1 to jest to. Czyli... Nie wiem, czy to tak działa i nie wiem, czy to o to chodzi teraz, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że moglibyśmy... A, dobra, wiem! 300 IQ mam, 300 IQ. Mam nadzieję, że rozkminiłem to w miarę szybko, w której inni sobie nie poradzili aż tak szybko, co nie? Ta prawda? Prawda? Prawda, że ja jestem koksem jednak? Dobra, i szukamy jedynki. Jedynka jest tutaj. Chcemy to podnieść jak najbardziej, tutaj jedyneczkę. Użyjmy tych gogli naszych, jedyneczkę, jedynka to jest tutaj po prawo, czyli to jest jedynka i tu musimy włożyć to, pyk. Metodą prób i błędu też by zadziałało, ale to będzie szybciej w sumie. Jedyneczka, pyk. Dobra, dwójeczka. Dwójeczka to jest morze. Czy mamy tutaj morze? Mamy, to wygląda jak morze i tutaj musimy wrzucić dwójeczkę. Pyk, bierzemy to i wkładamy tutaj. Cyk. Kurde, aż jestem dumny, że to rozkminiłem, naprawdę. Tylko jest cztery numery są, a jest piąteczka tutaj, ale dobra. Trójeczka to jest góra jakaś. Czy mamy tutaj górę? To mi wygląda na górę, także tutaj trójeczka tak zwana musi siąść. A i teraz zamiast czwóreczki to używałem piąteczki, jo, dobra. I teraz piąteczka to jest, no tak. To jest ten człowiekopodobny cosik. Ta skała. I ją musimy wrzucić na miejsce tutaj. Magia! Foxman! Co rozkminił dla widza? I co? To są te schody, na którymi mam się udać na górę? Okej, oczywiście, że mamy kolejną zagadkę. Czemu by nie? Musimy powkładać coś w odpowiednie miejsca. Już mi się to nie podoba, nie? Odpowiedź? Słońca i kółka. No to wam powiem, średnia podpowiedź, ale wydaje mi się... Rozumiem. Rozumiem. Mamy pochodnie. Ja taki mądry jestem? Czy jednak, kurczę, tabletki przeciwbólowe na głowę zaczęły działać? Już mi się polepszyło, a może one mnie zboostowały i dzięki temu lepiej myślę w sumie. Tutaj musimy włożyć... taką niezapaloną pochodnię, czy tam dźwignię. Generalnie chodzi o to, że wszystkie takie niezapalone kółka, to znaczy, że mam w karę te niezapalone, a wszystkie taki ogień, to znaczy, że zapalone. Tak mi się wydaje, że tak na 90% jest. Przede wszystkim zawsze te pewniaczki na samym początku powkładajmy. Czyli tutaj widzimy, musi być niezapalone. Poprosiłbym w takim razie do ekwipunku i wydaje mi się, że to było tutaj? Nie wiem, czy nie pamiętam. Jo, tutaj. Włóżmy niezapalone, cyk. Dobra, jeszcze mamy tutaj jakąś pochodnię? Mamy, słońce. I słońce musi być tam, zapamiętać, żebym się nie zgubił w tym potężnym labiryncie. I powinno być, kurde, cacy. Jak ja, że mądry chyba. Z20 IQ test na braku pośledzenia został zdany, to jest w porządeczku. I teraz możemy hold R to deploy scanting lens. No to wiemy, że przytrzymujemy R, no i nam pokazuje dodatkowe informacje, to oczywiście taką wiedzę już posiadamy. Teraz będzie gorzej, nie? Tutaj mamy jakieś rzeczy, ale informacji, kurde, jest średnio brak. Okej, to jakaś mapa. Średnio wiem, o co chodzi na razie. Kurde. A na szczęście mamy otwarte drzwi tutaj. Dobrze, że one się nie zamykają. No i my musimy się dostać w drugą stronę. Szczerze mówiąc, moglibyśmy to zrobić podką, ale już niestety jej nie mam, bo ją wypiłem. Moglibyśmy chyba takową stworzyć w sumie. Tylko musielibyśmy mieć Nuktusa, Avian Pepper i Sofglasa. A niestety nie posiadamy żadnych z nich, więc... No trudno.
A czekaj, holder to dobre, this will show you extreme about the ocean around you. On Aman map, czyli... Nie. Tak, to mi pokazuje jakieś dodatkowe informacje podobno na mapie. A jak przytrzymam R... Teraz kliknę mapę, o kurde! Co jest grane jakieś, a że mamy tu jedzenie i tak dalej. Ale fajne jednak, no. Zajebiste, ty. Dobra, tylko nadal mi to za dużo nic nie daje. Oprócz tego, że mam zaznaczone jajca. Ale wydaje mi się, że tam, gdzie mam zaznaczone jajca, należałoby powkładać pochodnie, jo. Ile mamy tych dźwigni? No wygląda na to, że 3. I wygląda na to, że na mapie również mam 3 jajka. W rzeczywistości mam tylko i wyłącznie 2, widzowie. Ale śmieszny, potężny żart, no. I wydaje mi się, że tutaj... Kurde, nie wiem w sumie. Tutaj? To pomiędzy tym a tym, szczerze mówiąc. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia tak za bardzo. Może tutaj bardziej. Jo, chyba w tą stronę, czyli tutaj. Dobra, zapamiętać. Pyk. I tu musimy włożyć. Powinno być... Gituvens. Teraz weźmiemy sobie to jedno. Połóżmy je na środek, tak żeby było gituwa. No i generalnie przed nami w sumie. To jest miejsce, do którego powinniśmy to kolejne włożyć. I ostatnie pewnie gdzieś tutaj w tą stronę? Tu? Tu gdzieś? Tu? Jo, idealnie praktycznie. Magia? Oczywiście, że magia. Boxman. Lecimy dalej. Kolejna zagadka zmiażdżona. Chłopie, dajcie mi coś ciężkiego, bo to dla dzieciaczków jest. Weźmy tutaj ten balon. Ja myślałem, że generalnie tym balonem to my będziemy w stanie podróżować. Ale niestety niekoniecznie. Niestety, bo w sumie fajnie by było, jakbyśmy mogli podróżować. Kolejna zagadka. Potrzebujemy księżyca, a nad nim jest jakaś gwiazda. Musimy to pewnie tak ułożyć sprytnie, by tak się wydarzyło, żeby był księżyc, a nad nim jakaś gwiazda. W ogóle noc się zrobiła w gierce. Tutaj jestem w stanie co zrobić? Nic. To się pewnie odblokuje nam tutaj to przejście. Więc pakujmy pupkę tutaj i zobaczmy, co to daje. To nie daje na razie nic. To... No nic, czekaj, czekaj. A z jakiej perspektywy my musimy na to patrzeć? A, dobra, czyli to musi być. To, wydaje mi się, musi oświetlać to coś, co tutaj widzieliśmy. Czyli księżyc, a nad nim jakaś gwiazda. Czy to jest to? Raczej nie, to jest jakiś Saturn. To jest Słońce. Też mi raczej odpada. To jest Księżyc, ale nad nim... A, nad nim... Nie, nie, nie. Czekaj, czekaj. Księżyc, a to co robi? Kurde, to właśnie nic nie robi. A tutaj musi być Saturn. Bez sensu, nie rozumiem, szczerze mówiąc. Tu jest Saturn, chcemy go podać dalej. No i teraz jest git, jeżeli chodzi o Saturn. Tutaj nie jest git, jeżeli chodzi o Księżyc. Przecież to nie ma sensu teraz. Ty kurde, nie kumam, nie? Czekaj, podajmy to dalej. A, dobra, wiem! Jak tu jest Saturn, to my to zatwierdzamy. No i wszystko. I tu więc. Co się tutaj pozmieniało? Czy to podróżuje teraz? A, no tak, tylko jeszcze są drzwi zamknięte. I tutaj musimy mieć księżyc. O ile się nie mylę. I podajemy księżyca do nas. Ja już rozkminiałem, że to następne musi się razem nałożyć. Coś takiego, nie? To nie jest to? Ty, to chyba ja dobrze rozkminiałem księżyc. Ale gdzieś nad tym księżycem jest jakaś gwiazda. A tutaj? A tutaj nawet nie mam dojścia. Jak tutaj wejdę, to też mi to nic nie da, prawda? Czy da? Czy to mnie jakoś przetransportuje na drugą stronę? Zobaczymy zaraz. A, widzicie, tutaj też będziemy w stanie rozwiązywać tą zagadkę. Czyli tak jak mówiłem, to musi się ponakładać na siebie, tak mi się wydaje. Chyba, że my już w sumie jesteśmy na tej górze, na której mieliśmy być. Nie, nie, nie sądzę. O kurde, jakie to ciężkie teraz, ty. Skąd ja będę wiedział, co jest na dole?
Tu jest księżyc i nad tym księżycem miała być jakaś gwiazda. Ja myślę, że słońce miało być nad tym księżycem. Bo coś takie... O, coś takiego mi się wydaje. Teraz bym zaskoczył. Poka. No, wydaje mi się, że o to chodzi, nie? Dobra, i mamy jakieś dyndajdło do strzelania w to. Nie wiem, co to mi jeszcze da, ale coś takiego nam tutaj się pojawiło. Pakujemy dupę chyba na samą górę, tak mi się wydaje. Kurde, 45 minut już odcinka, nie? Ja ledwo co zdążyłem coś powiedzieć i opowiedzieć, tak się skupiłem na tych zagadkach. No niestety. Ale myślę, że ukończymy tak idealnie tą misję dzisiejszą. A tu w ogóle mogę sobie iść. Ty, a co mi broni, żeby ja tutaj poskakiwał sobie? W sumie nic, oprócz śmierci. O kurde. Całkiem przyjemnie. Dobra. W coś mamy tu wycelować, nie pamiętam w co. Wydaje mi się, że w to? Nie pamiętam w co, ale chyba muszę się tam udać generalnie. Nie mam... A, bo jestem wykończony, dlatego nie mam speeda i nie jestem w stanie biegać. Dobra, jakoś tutaj, nie? I coś tu mieliśmy zrobić. No przecież co mi to daje, jak sobie mogę biegać po tym, po bokach? To muszę otworzyć. To jest najważniejsze. Jakiś plan? Planu właśnie brak jest, kurde. Oj. Dobra, spróbujmy pójść tak, jak gra nam każe pójść, a nie cheatować generalnie i oszukiwać, czyli musimy iść tutaj. Nie no, bez sensu, poczekaj. Gra mi pojawi... Nie, to jakiś dyndaj... Coś do strzelania tu było, no właśnie, to! Okej, dobra, i tutaj mamy kolejną zagadkę, mi się wydaje, jo! Dobra, pokaż, co tu jest potrzebne. Ry. Słońce oraz Saturn. Tylko Saturn ma być w tle. Co to mi da, jak to poruszam tym? A, to jest tylko zatwierdzacz. A to? A to mnie popcha dalej. To nie chcę, to wracaj na miejsce. Gdzie jest ten dyndajdło? O. Dobra, czyli my tu potrzebujemy, jeszcze raz, to było słońce i potem Saturn w tle, dobrze mówię? Słońce i Saturn w tle. Dobra, czyli musimy zeskoczyć, auć, nie aż tak nisko, na piętro wyżej i słońce oraz Saturn w tle musimy ustawić, a jeszcze więcej, jeszcze jedno piętro wyżej. Troszeczkę poleciałem. Saturn i słońce w tle, tylko pytanie, gdzie jest to, co ja mam tu ustawiać? Gdzie to się znajduje? Czy ja będę miał tu wgląd na to? Mam, chyba... Nie. Średnio właśnie mam, kurde. Słońce, dobra, przede wszystkim da. Słońce wydaje mi się, że teraz będzie ustawione. Tak szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o Saturn w tle... Wydaje mi się, że może być w sumie Saturn... Ej, no nie, no kurde. Że Saturn w tle może już być ustawiony. Nie, no otwierać, ej! Gdzie miałem iść? Dawaj, biegnij, kurde, bo ja zmęczony jestem, jedz! I w prawdziwym życiu, i tutaj w grze komputerowej, ale w grze komputerowej chyba bardziej. Dobra, Słońce, Saturn miał być, tylko już nie pamiętam, gdzie już się pogubiłem, w ogóle już tak dobrze było. Na górę mieliśmy się jakoś dostać, chodź, winda. Czy to nie jest winda, jak to nazwać? Przenośni? Nie wiem. Poka. Gdzie to była ta zagadka? Tu coś jest. A, tędy z góry. A, dobra. No i wydaje mi się, że słońce Saturn. Źle. To nie było słońce Saturn. To było słońce Saturn. Tylko to nie była ta platforma. Goddammit, to nie tutaj. Jezus, ale męczące te zagadki są. Dobrze, że ich dużo nie ma. Bo bym chłopie oszalał chyba, nie? Dobra, jakoś tutaj. Tutaj była ta zagadka, co? Niżej trochę. Jo, tutaj. Słońce i dupa. W tym problem. Słońce i dupa jest jedna wielka.
Tutaj jest Saturn i też dupa, ty. Chyba, że po... Ty, chyba, że... Ej, oddaj. Jak mam się teraz cofnąć? Bruch? Jak mam się teraz... Bro, jak mam się teraz cofnąć, ej? Bruch, man. God damn it, nienawidzę tej gry, nie? Dobra, ja zaraz, bo już 50 minut odcinka, już wiem, co mam zrobić, tylko... Tylko będzie to trwało za długo. Musimy, wydaje mi się, strzelić, bo to się tak nie da chyba ustawić. Czyli musimy zejść jakoś tutaj. Gdzie jest ta moja platforma? Na której byłem. Ej! Dobra, widzimy się zaraz, bo to będzie trwało pewnie 3 minuty, ale... Dobra, mamy to zajęcie, znaczy przejęcie, otworzenie w sensie tego zajęło mi jakieś 30 sekund, ale się wam to minie. Żartuję, minęło chyba z 3 godziny, zanim to, nie no, przesadzam oczywiście, ale no nie wiem, kurczę, tak szczerze mówiąc, to z 15 minut to robiłem tragedia. Ale wiedziałem od początku, co chcę zrobić, tylko nie wiedziałem do końca, jak to trzeba zrobić. No ale w końcu się udało. W sumie to było mega ciężkie, bo trzeba było taką kombinację zarzucić. Tutaj kombinować z tym, przesłaniać, zasłaniać. Trzeba było się dużo na pewno tutaj bawić. Ale w końcu nam się udało. I co się wydarzyło? Czekaj, czekaj, które drzwi się otwarły? Te? No to wygląda, to jakiś mechanizm. Kolejny? Nie. I co? Find your way to top of the dune, observe, then open the... Nie, ja mam teraz co zrobić niby. Ty chyba sobie żartujesz, że ja całą drogę tu wchodziłem tylko po to, żeby teraz tam wyjść. Nie. To jest niemożliwe akurat. Fizycznie. A dałoby się to jakieś zbagować? Pewnie by się dało. Ty, to my teraz mamy zejść normalnie na dół? Nie, aż się boję to zrobić, nie? Dobra, aż musiałem naprawdę, słuchaj, sprawdzić, czy schodzić, bo nie chciałbym tu wchodzić drugi raz i wszystkiego tego ustawiać. Ale chciałem tylko na poparcie swoich słów wam coś pokazać. That's a crazy puzzle. That's a crazy puzzle. Widzisz? Nie tylko ja, widzowie. Nie tylko ja. On też uważa, że to była crazy puzzle. Czyli powalona tutaj, powalone puzzle. No i wydaje mi się, że możemy schodzić, ale... Zważywszy, że każdy normalny kolej schodzi każdą normalną drogą, to my nie jesteśmy normalni i spróbujemy jakoś zbugować gę. O, no rozumiem. Rozumiem przekaz. Nie da się niestety. Chociaż kurde. Nie no, nie da się, będzie nas cofać. Dobra, musimy chyba tradycyjną drogą po prostu zejść jakoś na dół, skacząc. Licząc na to też, że się nie zabijemy. I że wszystko będzie dobrze. W każdym razie zostawiliśmy sobie otwarte drzwi. I kiedy będziemy chcieli tutaj wrócić, albo będą chcieli wrócić nasi przodkowie, to będą mieli okazję. Przodkowie? Jeżeli będą chcieli ludzie tutaj wrócić, to będą mieli taką okazję. Miejmy nadzieję. Tędy? O, a tędy też mogę w sumie. A, nie mogę jednak. To po co oni takie coś robili, skoro nie możesz nawet po tym chodzić? To jest kurde dobre pytanie. Tutaj też jest zamknięte drzwi są, ty. Ja na pewno dobrze idę? Ale tu pewnie będą otwarte, dobra. Możemy cyk, możemy cyk, możemy cyk. Na razie jest dobrze. Miejmy nadzieję, że ja dobrą drogą idę, nie? Że ja wychodzę, ale wygląda na to, że chyba o to chodziło. Okej. Kurde, to była strasznie, strasznie długa przygoda, jeżeli chodzi o tą wieżę. Ale z tego co wiem, to nie tylko my mieliśmy z tym problem, bo tak sobie poszukałem trochę po YouTubie, to tam każdy po 30-40 minut tą wieżę robił, także nie jesteśmy jedyni. Nowa idea wyspy. The species that react to your exit. Wszystkie gatunki na wyspie zareagowały na to, że my wyszliśmy z tej krypty. This effect to how hard to maintain friend. Wygląda na to, że ciężko jest tutaj oczywiście utrzymać dobre relacje z wszystkimi. Pen of the inscription is very important, I should look for it. Myślę, że peninsula inscription jest bardzo ważna. Powinienem za nią się rozejrzeć, a chciałbym zobaczyć, czy... O kurde, nikt mnie tu nie lubi na tej wyspie. To jest informacja tak zwana niedobra. A ci mnie lubią? Gdzie ja teraz jestem? Też mnie nie lubią. Nadupcą mi pierwsze co. Tu wygląda na notatkę o tym, że się wioska zmienia. Pamiętajcie, nasi ludzie. Nasza wioska ciągle się zmienia. Nie, pamiętajcie o tym, że populacja, jedzenie oraz materiały będą wpływać na rozmiar naszej wioski i naszego plemienia.
i naszych ścian defensywnych, czyli murów. Or might mean that we can't be here at all. Albo może to oznaczać, że w ogóle nas tu nie będzie. Vigilant. Zostańcie vigilant, czyli czujni. Zostańcie czujni. To mi się wydaje. Dobra. Find the island from the mural. Musimy znaleźć wyspę na jakimś muralu. Wyspę z murala, którego obejrzeliśmy. No i muszę teraz się przedostać na drugi koniec wyspy. Niestety ani nie mam tu znaczka szybkiej podróży, ani nic. Będę musiał zadupcać tam pieszo, ale dotrę tam oczywiście przed następnym odcinkiem. Nie będę pokazywał wam półgodzinnej drogi, którą zapewne odbędzie się tutaj półgodzinna droga. Także możecie zostawić lajka i włączyć sobie jakiś odcinek, albo jeszcze raz go obejrzeć, jeżeli chcecie mnie wesprzeć i chcecie tutaj przekazać cokolwiek na rozwój kanału, to może być to 55 minut czasu waszego na komputerze, i żeby sobie tutaj w tle odcinek jeszcze raz leciał. Byłoby mi mega miło, bo to pomaga twórcy dużo bardziej niż jakakolwiek rzecz. Dzięki za wszystkie suby, lajki, miło, że oglądacie tę serię. Pozdrawiam. Tyle widzowie. Widzimy się po prostu jutro. 14, 16 i wpadajcie Discord, Twitch i mój drugi kanał vlogowy. Instagramek też.